Ślady walki. Wyraźne odciski łap potwora. Jednak widać je tylko tutaj, więc prawdopodobnie zaatakował z powietrza. Mężczyzna wykrwawił się. Rany zadało duże stworzenie. Widać wyraźne ślady pazurów na całym ciele. Gardło jest rozszarpane. To musiał być drakonit. Prawdopodobnie bazyliszek. Ale te ślady są trochę inne niż uznanych mi gatunków. Te tereny są niebezpieczne. Podejrzewam, że gdzieś tutaj może gniazdować bazyliszek. Radziłbym się oddalić. Ależ spokojnie, nie ma się czego bać. Z dumą przyznaję, że tu właśnie gniazduje. Doglądam go osobiście. Doglądasz? To nie jest jakieś domowe zwierzątko. Ten bazyliszek morduje ludzi. Nie morduje, jeśli nie wejdą na jego teren. Zrobiłem co w mojej mocy. Specjalnie rozwiesiłem ostrzegawcze plakaty, żeby nikt nie ucierpiał. Ale ktoś ucierpiał. Leży tu świeżo zmasakrowany trup. Nieszczęśnik był pewnie kupcem. Dowiedziałem się, że dwóch handlarzy mimo zakazu wybrało ten szlak. Natychmiast przyszedłem ich ostrzec, ale jak widać, spóźniłem się. Moi służący są już poinstruowani. Zabiorą ciało i oddadzą rodzinie wraz z sowitym zadośćuczynieniem. Wypłacasz pieniądze rodzinom ofiar potwora? Dlaczego? Bo te ziemie należą do mojej rodziny, jeszcze z nadania księżnej Ademarty. Ale bazyliszek nie oddala się poza te tereny i nikogo nie zabija. Nie wyrządza żadnych szkód. Oczywiście, jeżeli się go nie sprowokuje. A jeśli coś już się wydarzy, to ja pokrywam wszelkie straty. Z własnego skarbca. Z własnego skarbca zwracasz też rodzinom mężów i synów, a dzieciom rodziców rozszarpanych przez potwora? Oczywiście ma się rozumieć, że tego nie mogę zrobić. Ale wypłacam rodzinom ofiar sowity ekwiwalent. Zeszłego lata wdowa po rymarzu dostała ode mnie 800 koron. Rodzina tego nieszczęsnego kupca też nie będzie pokrzywdzona. Powiedziałeś, że to ostatni bazyliszek. Skąd o tym wiesz? Ostatni egzemplarz tego gatunku. Widzisz, kiedyś było ich znacznie więcej, ale wyginęły, kiedy wykarczowano lasy bukowe. Sugerujesz, że istnieje bezpośredni związek między bukowym zagajnikiem a bazyliszkami? Istnieje pośredni. Otóż niegdyś lasy bukowe pełne były saren, a one właśnie stanowiły podstawowy pokarm bazyliszków. Kiedy saren zabrakło, bazyliszki przerzuciły się na ludzi. Wtedy niestety wkroczyli wiedźmini. I cóż, została już tylko ta jedna, ostatnia sztuka. To samica. Jeszcze w zeszłym roku były dwa bazyliszki, ale partner Jokasty nie przetrwał. Jokasty? To jej imię. Mój ojciec tak ją nazwał na cześć nieboszczki matki. Jokasta wysiadywała wtedy dwa jaja. Ale kiedy samiec zginął, wyrzuciła je z gniazda. Kim właściwie jesteś? I skąd takie zainteresowanie potworem? Hrabia Boris do usług. Ten gatunek to symbol naszej rodziny. Ród di Salvares od wieków sygnuje się Regulus Platinum. Rodowa legenda głosi, że wieki temu jeden z naszych przodków został jako dziecko uratowany z pożaru przez samicę bazyliszka, która zabrała go do gniazda i wykarmiła jak własne młode. Bzdura. Zapewne. Ale jaka piękna. Wiesz może, gdzie gniazduje ten twój bazyliszek? Pewnie, że wiem. Ale nie sądzisz chyba, że ci powiem. Te miecze nie wyglądają na zabawki. Nie wiem, jakie masz intencje. W takim razie sam go znajdę. Zostawia charakterystyczne ślady. Łatwo go wytropię. Poszukam też drugiego ciała. Mówiłeś, że kupców było dwóch.
łuska jest cieńsza niż u zwykłych bazyliszków. To może znaczyć, że potwór jest bardziej wrażliwy na ogień. To prawda. Jocasta bardzo boi się ognia. To wrażliwe stworzenie. Wiedz, że gdyby przypadkiem przyszło ci do głowy ją zabić, zniszczyłbyś cały gatunek. Dziwnie wypalone plamy. To pewnie ślady po jadowitej ślinie potwora. Ten gatunek musi być wyjątkowo toksyczny. Nie inaczej. Rana zadana przez srebrzystego bazyliszka będzie się bardzo jątrzyć. Powinienem w takim razie przygotować eliksir przeciw truciznom. Rozbite beczki. Wyciekł z nich płyn. To chyba tanina, jakiej używa się do garbowania skór. Potwór rozbił beczki. Stąd zapach na usce. Jocasta jest bardzo ciekawska. Intrygują ją wszelkie mocne zapachy. Pewnie to właśnie te beczki przyciągnęły ją do karawany. Ślady po ślinie i rozbite beczki wskazują na atak. Prawdopodobnie bazyliszek dopadł tutaj drugą ofiarę. W każdym razie sądzę, że mogę wyśledzić potwora po zapachu jadu i garbnika. Po co masz ją śledzić? Jocasta jest pod ochroną. Gdyby zginęła, równowaga w ekosystemie zostałaby trwale naruszona. Skutków nie dałoby się przewidzieć. Wystarczy, że nie będziesz jej prowokował. Nie rób jej krzywdy, to ona też zostawi cię w spokoju. Ja zawsze podejrzewałem, że oni specjalnie przywabiają do siebie bazyliszka, żeby zniszczył ich towary. Potem, najzwyczajniej w świecie, domagają się odszkodowania. Zapach jest zbyt rozproszony. Prawdopodobnie bazyliszek wzniósł się wysoko w powietrze. Ślady krwi. Bardzo wyraźne. Zapach jest znowu wyczuwalny. Tak jak myślałem, druga ofiara. Jest mało naruszony. Bazyliszek pewnie niósł go do gniazda, żeby zjeść później. Ale coś sprawiło, że go porzucił. Ciekawe, co to było. Coś słyszę, ale to nie bazyliszek. Ludzkie głosy. Gazina nie jest taka głupia, gdyby się nie zginęcie, kiedy idą na nią zbrojni. Przelękać. Zator, krzywy! Ruszajcie się, przygotujcie sprzęt! Gdzieś polazło potworzysko, trzeba będzie przywabić. A ty to kto? Właśnie miałem wam zadać to samo pytanie. Mówią na nas rębacze. Rębacze? A nie pochodzicie przypadkiem z Trinfrit? A tak, pochodzimy. Momencik. No skąd wiesz? Coś ty za jeden?
To nie wasz interes. Nie nasz, mówisz? Może i nie. Ale my nie ślepi i te miecze, co ci na plecach dają, dobrze widzimy. To Wiedźmin jest. Ja o nim słyszałem. To znajomy Boholta i jego chłopaków. Geralt z Rivi. Profesjonał. Dobra, zrobimy tak. Ruszamy na gada w piątkę. Bestia podobno jest strasznie zjadliwa. Każda para rąk się przyda. A nagrodę, cośmy już od gildii pobrali, podzielimy sprawiedliwie. Umowa stoi? Panowie, chwileczkę! Co ja słyszę? Planujecie zabić Jocastę? No nie, tak nie może być. Przecież to stworzenie jest pod ochroną. Jeżeli chodzi wam o nagrodę od gildii, to zapłacę. Zapłacę podwójnie. Nie wolno wam zabić ostatniego przedstawiciela ginącego gatunku. Zapłacisz, powiadasz, za to, żebyśmy nic nie robili. A to nowość. I co ty na to, panie profesjonał? Słyszałem, że bestia już 5 ludzi ubiła. No dobra. Nie zabijemy tego bazyliszka. Wiedźmin? Obrońca potworów? Widzieliście kiedyś chopy takie dziwo? To nie porąbiemy sobie dziś gadziny. Mówi się trudno. Ty, czekaj. Coś mówiłeś o pieniądzach, zdaje się. Mówiłem. I słowa dotrzymam. Twoja dola, Wiedźminie. To najłatwiejsza robota, jaką kiedykolwiek wykonałem. Bywaj, Wiedźminie. Ciekawie się z tobą pracuje. Bywajcie, rębacze. Dzięki, że oszczędziłeś Jocastę. Obiecuję, zadbam o to, żeby nikogo więcej nie zjadła. Tym razem postaraj się lepiej. Tak, żeby już nikt nie mógł się dostać na ten teren. Oczywiście, tak zrobię. Masz moje słowo. Chciałbym ci dać jeszcze symboliczną sumkę. Gdyby nie twoja pomoc, ci rębacze by ją zabili. Dzięki. Jocasta odleciała. Poczuła, że gniazdo jest zagrożone. Pewnie w końcu wróci. Wróci. Zawsze wraca. Nawet podejrzewam, dokąd poleciała. Wytropiłem, że znalazła sobie nowego partnera. Co prawda to zwykły bazyliszek, a nie srebrzysty. Ale może coś z tego będzie. Może Jocasta złoży nowe jaja? Może powstanie zupełnie nowy gatunek? Oby nie. Bywaj. Zator, Krzywy! Ruszajcie się, przygotujcie sprzęt! Gdzieś polazło potworzysko. Trzeba będzie przywabić. A ty to kto? Właśnie miałem wam zadać to samo pytanie. Mówią na nas rębacze. Rębacze? A nie pochodzicie przypadkiem z Trinfrit? A tak, pochodzimy. Momencik. No skąd wiesz? Coś ty za jeden? Geralt z Rivi. Jestem Wiedźminem. Znam waszych kolegów po fachu. Boholta, Zdzieblarza, Niszczukę i Młodego. A, Wiedźmin! Mówił mi Boholt o tobie. Podobno niezły jesteś w machaniu mieczem. Profesjonał. Dobra, zrobimy tak. Ruszamy na gada w piątkę. Bestia podobno jest strasznie zjadliwa.
Każda para rąk się przyda. A nagrodę, cośmy już od gildii pobrali, podzielimy sprawiedliwie. Umowa stoi? Panowie, chwileczkę! Co ja słyszę? Planujecie zabić Jocastę? No nie, tak nie może być. Przecież to stworzenie jest pod ochroną. Jeżeli chodzi wam o nagrodę od gildii, to zapłacę. Zapłacę podwójnie. Nie wolno wam zabić ostatniego przedstawiciela ginącego gatunku. Zapłacisz, powiadasz. Za to, żebyśmy nic nie robili. A to nowość. I co ty na to, panie profesjonał? Słyszałem, że bestia już 5 ludzi ubiła. Bierzmy się do roboty. Razem szybko z nim skończymy. Po tym wszystkim, co ci powiedziałem o Jocaście, chcesz ją zamordować? Pożałujesz tego. Ja mam koneksję. Wszystkim opowiem, że zabiłeś ostatniego bazyliszka. Przykro mi, panie Di Salvares. Potwór to potwór. Wszystko jedno. Srebrzysty, ostatni czy przedostatni. To jest groźny drapieżnik, który zabija ludzi. A nie ciekawa rodzinna pamiątka do hodowania w lesie. Zobaczysz. Zielarze i alchemicy cię znienawidzą. Ja znam wielu z nich i opowiem im wszystkim, jakie z ciebie bezduszne monstrum. Nie dbasz o równowagę w naturze. Będziesz im płacić jak za zboże. Ludzie, błagam, niech ktoś uciszy tego paniczyka. Dobra, panie Wiedźmin, do rzeczy. Jak będziemy walczyli? Możemy strzelać do niego z kurz, a ty sam będziesz go brał mieczem. Albo idziemy na niego kupą i wszyscy go tłuczemy. Ty decyduj, masz większe doświadczenie. Rzeczywiście, możecie do niej strzelać, to niezły pomysł. Jak to do niej? Tak, do niej. To samica. Patrzcie, chłopie, jaki uczony wiedźmin. Ze 100 potrafi dojrzeć, co gadzina ma pod ogonem. Dobra, dosyć zabawy. Słyszeliście zawodowca. Szykujcie kusze. Zaraza. Potworzycy nie ma w gnieździe. Trzeba ją najpierw wytropić. Niekoniecznie, Geralt, niekoniecznie. Myśmy zrobili rozeznanie. Kupcy używają garbnika, żeby zwabić gada. To my nie możemy? Macie garbnik? A co mamy nie mieć? Proszę bardzo, polejesz? Jest. Do kurz! Zestrzelimy wywłokę!
A to nam się trafiło. Walka u boku prawdziwego Wiedźmina. Pięknie żeś tym mieczem wymachiwał. Wspomniałeś coś o zapłacie od gildii. Ha! Wiedźmin się nie certoli. Znać, że zawodowiec. Proszę. Twoja część. Co do grosza, tak jak żeśmy się umówili. My sobie weźmiemy parę tych srebrnych łusek i ogon dla gildii na dowód. Szepniemy dobre słowo o tobie, komu trzeba, żeby cię sklepikarze nie ukrzywdzili w transakcjach. Dzięki. Bywajcie.